zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie. Dzisiejsza Ewangelia poucza nas, aby zostawić swój dom. Jest wielu świętych, którzy pozostawiło swój dom, a ja znam takiego jednego, który potrafił świetnie tańczyć. Czyli jak tańczył, to pewnie był młody. Tak, i nawet pochodził ze szlacheckiego rodu, bo tylko w tamtych czasach tylko tacy ludzie mogli uczyć się tańczyć tak profesjonalnie. Czyli po pierwsze, zostawił dom, był młody, tańczył. No. Czyli... Jak myślisz, udała mu się ta ucieczka, czy nie? Wydaje mi się, że udała mu się. No właśnie, bo chyba dlatego został też świętym. Ta ucieczka mu się udała, ale oczywiście nie róbcie tego w domu. Nie uciekajcie. Bo Adwent nie jest po to, aby uciekać, ale żeby czuwać. Ale w jakim sensie trzeba uciekać, to powiemy za chwilę. Ale zacznijmy od naszego świętego, bo jest to oczywiście święty Stanisław Kostka, który bardzo chciał być zakonnikiem. Zresztą jak czytamy w jego historii życia, nawet Matka Boża powiedziała mu, żeby został jezuitą, ale z racji tego, że był za młody, jezuici go nie przyjęli, więc postanowił uciec. I pierwsze, co mu przyszło do głowy, uciec do tych jezuitów w Rzymie, ale nie uciekł, bo przecież no, wiadomo było, że rodzice pierwsze co, to pojadą do Rzymu i będą go szukać. Więc pomyślał sobie, że pojedzie do Piotra Kanizjusza, też już dziś świętego, do Augsburga właśnie, do niemieckiego miasta. Tam go nie zastaje, jedzie do Dylingi. Tam go przyjmują do siebie, ale właśnie każą mu pracować fizycznie w kuchni, w ogrodzie, przy sprzątaniu. No i nasz młody bohater no, jest taki niezadowolony bardzo, przecież no, ze szlacheckiego rodu, a tutaj takie podstawowe prace dla tych z niższego stanu. Ale to przyjmuje w pokorze wszystko dla Pana Jezusa i został świętym. Czyli piękna rzecz, został nagrodzony za swoją pokorę, wytrwałość, ale przede wszystkim zostawił wszystko. A księże Piotrze, a jaką lekcję by nam dał święty Stanisław dla nas na początku Adwentu? To tak, na początku Adwentu na pewno warto się zastanowić, zapytać samego siebie, podjąć taką refleksję, jest dzisiaj niedziela, mamy więcej czasu, nie musimy iść do pracy, nie musimy uczyć się zdalnie. I jest 6 rano, ale ogólnie przez całą niedzielę, abyśmy się zastanowili, co ja mógłbym zostawić, aby pójść za Jezusem. Czy są takie rzeczy, które można zostawić, czy są takie rzeczy, które nawet trzeba zostawić, aby pójść za Jezusem. I myślę sobie, że każdy z nas, bez wyjątku, co robi, kim jest, jest wiele takich rzeczy w naszym życiu, które warto zostawić. Na przykład telefon. Ktoś może jest nałogowcem. Telefon, komputer, chociaż nie róbcie tego, kiedy macie lekcje zdalne, ale myślę, że na początek warto się zastanowić, czy nie ma jakiegoś takiego grzechu, którego moglibyśmy dzisiaj zostawić. Na przykład ktoś jest bardzo nerwowy, może poćwiczyć nad tym, aby stać się spokojniejszym, albo ktoś używa dużo wulgaryzmów, to może zamienić to jakoś piękniejsze słowo. Co bym zostawił dla Pana Jezusa na ten czas Adwentu? A później zobaczymy. Ale na razie na czas Adwentu. Co zostawisz? Ale dzisiaj zastanawiamy się, co to będzie. Tą jedną, może malutką rzecz, która przez ten najbliższy czas zostanie. To tak niewiele, a tak wiele może w naszym życiu zmienić. A my idziemy dalej szukać i zobaczymy, co następny święty nam przyniesie na kolejny dzień. Miłego poranka z Panem Pięknej Bogiem. Pięknej niedzieli i do zobaczenia.